Dziękuję bardzo za zaproszenie tutaj do Francji w tych bardzo ważnych dniach i tygodniach, gdzie rzeczywiście przed nami kluczowe decyzje. Po pierwsze, ten czas epidemii rzeczywiście weryfikuje jednocześnie podejście do tego, w jaki sposób poszczególne państwa ze sobą potrafią współpracować. I bardzo dziękuję za takie owocne rozwijanie tego dialogu, który wraz z Twoją wizytą rok temu w Warszawie, mogę powiedzieć, na bardzo wielu polach posunął się do przodu. Ale rok temu byliśmy jako Europa, Francja, Polska w zupełnie innym położeniu, bo był to czas przed epidemią. Dzisiaj weryfikujemy nasze zdolności do odpowiedzi na największy kryzys od dziesięcioleci dla wielu państw, największy kryzys od czasów II wojny światowej. I rzeczywiście dzisiaj tempo szczepienia, programy szczepionkowe, współpraca z Komisją Europejską i przynaglanie poszczególnych firm, producentów szczepionek do tego, żeby jak najszybciej dostarczały do Francji, do Polski, do całej Europy, do całej Unii Europejskiej szczepionki, jest takim fundamentalnym zadaniem, które wspólnie wykonujemy. Zdajemy sobie sprawę z pewnych obiektywnych trudności, ale jednocześnie podkreślamy, jak ważne jest to, żeby w sposób solidarny cała Europa rzeczywiście działała na tym polu. To pole to pokazuje jednocześnie, jak ważna jest europeizacja niektórych elementów produkcji, niektórych sektorów. Emmanuel mówił o tym wiele razy i ja bardzo mocno wspieram tutaj Francję w tym głosie, żeby część produkcji, która przez poprzednie 20-30 lat została, jak to się mówi, wyoutsourcowana poza Europę, z powrotem wracała do Europy, do Francji, do Polski. To jest niezwykle ważne dla tej europejskiej autonomii w obszarze produkcji w dziedzinach fundamentalnie ważnych. Tutaj poruszam kwestie szczepionek, współpracy w zakresie badań, rozwoju i wspólnego rozwijania wielu przemysłów, ale także mam tutaj na myśli obszar, który został poruszony przez pana prezydenta, obszar współpracy w dziedzinie obronności. Tak, o tym również chcemy jak najbardziej rozmawiać. To jest bardzo ważny temat zarówno w kontekście wschodniej flanki NATO, jak i również spójności całej Unii Europejskiej, spójności na wszystkich jej granicach, bo chcemy tutaj postępować w sposób absolutnie solidarny. Ale chcę też poruszyć kilka takich tematów naszych bilateralnych, ale też ważnych dla całej Unii Europejskiej w wielu dziedzinach, takich jak współpraca w absolutnie kluczowych dziedzinach przemysłu. Energetyka i klimat to jeden z obszarów, ale także inwestycje w infrastrukturę. My w Polsce, nadrabiając wiele obszarów zapóźnień z czasów komunizmu, przyspieszamy w inwestycjach infrastrukturalnych. Budujemy centralny hub komunikacyjny z nowym układem inwestycji kolejowych. Tutaj Francja ma ogromne osiągnięcia na tym polu i będziemy chcieli współpracować w tej dziedzinie bardzo blisko. Ale to także obszar 5G i infrastruktura cyfrowa. To też pole, gdzie widzę ogromne możliwości współpracy z biznesem francuskim. Po spotkaniu z Emmanuelem zostałem zaproszony przez Stowarzyszenie Francuskich Przedsiębiorców, aby porozmawiać bardziej szczegółowo o wielu obszarach współpracy, bo inwestycje i inwestorzy francuscy w Polsce to znakomici inwestorzy. Bardzo dziękuję wszystkim inwestorom francuskim w Polsce i cieszę się, że coraz więcej polskich inwestorów jest we Francji. Niedawno miałem możliwość z jednym z takich rozmawiać, który rozwija biznes właśnie we współpracy z francuskimi partnerami. Cieszę się też, że w takich fundamentalnych obszarach, jak właśnie geopolityka, współpraca w dziedzinie obronności energetycznej, Polska i Francja dzieli coraz więcej wspólnych programów, tematów. Na czele z tym, o którym mówił mój przyjaciel Emmanuel, właśnie związanym z Funduszem Odbudowy. My nazywamy też, mamy w Polsce program Polskiego Nowego Ładu, którego częścią jest Fundusz Odbudowy i wzmocnienia odporności Europy na przyszłe kryzysy, na przyszłe wstrząsy. Ale nasza dobra współpraca gospodarcza, jestem przekonany, będzie takim wspólnym mianownikiem w tych wielu sferach, o których obaj mówiliśmy,
żeby umocnić Unię Europejską. Ja wierzę bardzo mocno w Unię Europejską, wierzę we współpracę transatlantycką, wierzę w przyjaźń narodów polskiego i francuskiego i w to, że będziemy w stanie zbudować dobrą płaszczyznę do szybkiego odbicia gospodarczego dla dobra wspaniałego narodu francuskiego i wspaniałego narodu polskiego. Dziękuję bardzo.